organizacja taka jak NIK jest tylko w Polsce, czy funkcjonują też podobne organizacje czy instytucje w innych państwach? Nie, praktycznie każde państwo na świecie ma swój najwyższy organ kontroli, tak zwany NOC, czyli instytucję o celach, zadaniach i kompetencjach takich jak NIK w Polsce. NIK oraz 195 najwyższych organów kontroli z całego świata są zrzeszone w INTOSAI, czyli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Jest to instytucja, która wspiera swoich członków w kontroli sektora publicznego poprzez wymianę informacji i doświadczeń, organizując konferencje, opracowując wytyczne. Organy kontroli będące członkami INTOSAI są również zrzeszone zgodnie z położeniem geograficznym w 7 grupach regionalnych. NIK należy do grupy regionalnej EUROSAI, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Podczas 11. Kongresu EUROSAI zostałem wybrany po raz drugi na wiceprzewodniczącego tej organizacji. To dla mnie i Najwyższej Izby Kontroli wyróżnienie i jednocześnie szansa, by na forum europejskim pomagać w promocji niezależnej kontroli państwowej oraz upowszechniać zasadę gospodarności w sektorze publicznym. Czy eksperci NIK działają tutaj tylko u nas w Polsce, czy też działają w aspekcie międzynarodowym, kontrolują instytucje za granicą? Nie, NIK prowadzi również audyt organizacji międzynarodowych. Aktualnie NIK jest audytorem zewnętrznym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Wcześniej był na przykład audytorem Rady Europy czy CENRU, czyli Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Dodatkowo NIK ma swoich przedstawicieli w Kolegium Audytorów Zewnętrznych. Na przykład w ATENA, to jest mechanizm finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej oraz w Komisji Audytowej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Poza tym NIK utrzymuje również stałe, robocze kontakty z prawie wszystkimi najwyższymi organami kontroli Europy. Pozwala to na wymianę doświadczenia oraz wspólne podejmowanie kontroli. Niedawno na przykład byłem w Kosowie, gdzie w ramach współpracy bliźniaczej wspieraliśmy Najwyższy Urząd Kontroli Kosowo. To jest dowodem na to, że jako polska instytucja mamy wpływ na kształtowanie standardów kontroli państwowej na poziomie międzynarodowym i możemy wspierać inne kraje w usprawnianiu funkcjonowania ich administracji. Co udało się osiągnąć NIK w ostatnich latach? Dla Najwyższej Izby Kontroli sukcesem jest każde wdrożenie przez jednostki kontrolowane wniosków pokontrolnych, bowiem jest to skuteczna realizacja misji NIK mająca na celu usprawnienie państwa. Sukcesem NIK jest również docenienie i uznanie na arenie międzynarodowej. Dowodem tego jest moja obecność w zarządzie EUROSAI oraz prowadzenie przez nich kontroli w najważniejszych instytucjach międzynarodowych, np. OECD. Czy jest coś, co chciałby Pan zmienić w NIK-u? W ostatnim kwartale poprzedniego roku zaprezentowałem strategię NIK na lata 2021-2024. Od ostatniej strategii NIK minęło 18 lat i przez ten czas świat i Polska zmieniły się nie do poznania. Postawiło to przed Izbą nowe wyzwania, które musi sprostać. Zależy mi na tym, aby NIK wzmocnił swój wpływ na usprawnianie państwa, reprezentował wysoką jakość kontroli, był wzorcową instytucją publiczną i prestiżowym miejscem pracy. Dążymy również do tego, aby kontrole przebiegały sprawniej i reagowały na bieżące nieprawidłowości. Wdrożenie tego planu z pewnością przyczyni się nie tylko do wzmocnienia potencjału NIK, ale również do większego jej wpływu na skuteczność i funkcjonowanie naszego państwa. Czy praca w NIK bywa niebezpieczna? Ponad stuletnia historia Najwyższej Izby Kontroli pokazała, że wyniki kontroli i dociekliwość kontrolerów NIK nie wszystkim się podoba. Mam tu na myśli sławną aferę WOS. W pierwszych latach istnienia III Rzeczpospolitej wykryto ogromne nadużycia Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Zadaniem funduszu było skupowanie na wtórnym rynku zagranicznym długów PRL po znacznie obniżonych cenach, wynikających z niskich notowań długu. Działalność WOS doprowadziła do jednej z największych w historii III RP defraudacji środków publicznych. Nieprawidłowości te wykrył Michał Falcman. Niespodziewanie, dwa dni po skierowaniu wniosku o udostępnienie informacji o obrotach WOS objętych tajemnicą bankową, zmarł on na zawał serca, mając 37 lat. Jednak na tym nie koniec. Kilka miesięcy po śmierci Falcmana
przeddzień zapowiedzianego ogłoszenia w Sejmie raportu na temat FOS, w wypadku samochodowym pod Piotrkowem Trybunalskim zginął najwyższy przełożony Michała Falcmana, prezes NIK Walerian Pańko. Tak więc praca w Najwyższej Izbie Kontroli może okazać się niebezpieczna.